to nie była twoja wina. Niestety, takie miałeś szczęście. Dostał ci się narcystyczny rodzic lub rodzice i wcale się o to nie prosiłeś. Nie jesteś odpowiedzialny za ich egoizm, ich napady wściekłości, manipulacje, inwalidacje i gaslighting. Być może spędziłeś całe dzieciństwo zastanawiając się, co by było, gdybym czegoś tam nie powiedział, gdybym sprzątał w pokoju, jak kazali. Może gdybym był lepszy, to on lub ona by mnie zauważyła. Ich narcystyczne zachowanie to nie twoja wina. Ludzie w narcystycznych związkach próbują odzyskać trochę kontroli nad swoją sytuacją. Zastanawiają się wtedy, co zrobili, że wywołało to tak toksyczne zachowania ze strony narcyza. Lecz narcyz jest toksyczny. Oni tacy po prostu są. A ty miałeś to nieszczęście, że byłeś ich dzieckiem, co wpłynęło na twój rozwój. Każdy cierpi, gdy mają w otoczeniu narcyza, lecz dzieci i współmałżonkowie oprywają najmocniej.